Cześć, dzisiaj bardzo krótki film o tym, co zrobić, gdy mamy bardzo jasne źródło światła z jednej strony. Na przykład fotografujemy w dzień, w słoneczny dzień, jest ostre światło, duże słońce, nie wiemy co zrobić, żeby nie było przepaleń jakoś z jednej strony twarzy i zrobić piękny portret, bądź też po prostu zdjęcie modelowi, modelce, którą fotografujesz. Bardzo przydatną rzeczą jest blenda, którą możemy, wiadomo, rozświetlić kontrę i wyrównać to na ekspozycji, ale to, co lepsze jeszcze, jeśli chodzi o szybkie poradzenie sobie z takim źródłem światła, to, co jest w środku blendy, czyli dyfuzor. Dyfuzor pozwoli, jest to taka część, która jest w środku blendy, gdy ściągniemy te. Oczywiście, gdy weźmiemy taką blendę, to będziemy mieć w środku ten dyfuzor, który po ściągnięciu tych właśnie odbijających powierzchni mamy to urządzenie. Co ono robi? Ono zmiękczy, rozproszy światło, które właśnie mocno z jednej strony do nas napływa. Sprawdźmy. Jak widzisz, teraz światło jest zdecydowanie mniejsze. Mniej intensywne, a przede wszystkim bardzo zmiękczone. Przy bardzo mocnych źródłach światła typu właśnie słońce w samo południe, w lecie, gdzie nie powinno się robić takich zdjęć, ale czasami trzeba zrobić, to narzędzie genialnie na to pozwala. Więc używaj tego narzędzia. Zobacz jeszcze różnicę. Tak jest z dyfuzorem, tak jest bez dyfuzora. Narzędzie, które kosztuje kilkadziesiąt złotych, a bardzo przydatne w pracy fotografa. I tak samo jak blenda, bo to jest blenda w sumie, składasz bardzo szybko. To jest akurat duży dyfuzor, ale po złożeniu ma 50 cm. Ale są też mniejsze, więc zastosuj to u siebie i rób lepsze zdjęcia. Do zobaczenia, hej pa!